Radio Pryzmat, witam serdecznie wszystkich wdzięcznych słuchaczy Radia Pryzmat. Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie ich więcej. Kamila Kozyro, reprezentuję Fundację Liternet. Jesteśmy w przerwie stanu poetyckiego, który jest z bardzo ważnej okazji, mianowicie wchodu w domenę publiczną. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest ta domena publiczna? Domena publiczna to jest taki zbiór utworów bardzo abstrakcyjny, który zawiera dane, utwory nie tylko i wyłącznie literackie, ale także audiowizualne, muzyczne, które należą do autorów, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Czyli mówimy o autorach, w stosunku do których prawa autorskie już wygasły, czyli tak naprawdę przeszli do domeny publicznej, ponieważ nikt nie chroni ich praw autorskich i są własnością powszechną, czyli każdy ma prawo do ich dostępu. Zarówno wydawnictwa, jak i każda z przeciętnych osób, każdy przeciętny użytkownik ma prawo do tego, by wykorzystywać ich utwory, zarówno jako na przykład swoje własne, jak i również jako utwory, które są zależne z zastrzeżeniem autorstwa. Dzisiaj była mowa o tym, jak można wykorzystywać te utwory w domenie publicznej. Jakie można podać przykłady takich inicjatyw? Jest mnóstwo takich inicjatyw tak naprawdę, ponieważ domenę publiczną można wykorzystywać na wiele sposobów. Możemy mówić o remiksie literackim, czyli w momencie, w którym autorzy wykorzystują teksty ludzi w domenie publicznej do tego, by tworzyć swoje własne teksty. Możemy mówić o tekstach, które znajdują się na przykład na blogach literackich, tak jak dzisiaj mieliśmy okazję zaobserwować na przykład na blogu o dystopiach, bądź na blogu Wolna Fantastyka, który nie był zaprezentowany, aczkolwiek jest prowadzony przez tą samą osobę. Można mówić o wykorzystaniu domeny publicznej na przykład w tej akcji, która została dzisiaj zaprezentowana również w postaci wystawy, czyli na przykład Wolni Pisarze, Wolne Pisarki, akcja, która ma miejsce na przykład na Facebooku. Niektórzy sądzą, że to, co jest za darmo, to jest takie bezwartościowe. Lepiej sobie coś kupić, coś z wartością. Jak przekonać tych ludzi, żeby czerpali szeroko z domeny publicznej? Przede wszystkim domena publiczna jest darmowa, tak? A więc wszyscy kochamy to, co jest darmowe, za co nie musimy płacić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że moim ulubionym przykładem jest Antygona. Czyli jeżeli mówimy o utworach, które są szeroko dostępne, dlaczego mamy płacić za te teksty wydawane przez wydawnictwa, kiedy na przykład powiedzmy wydawnictwo XYZ prezentuje nam nowe dzieła Platona, które są dostępne w domenie publicznej, natomiast my za tą książkę musimy zapłacić. Płacimy tak naprawdę tylko i wyłącznie za to, że to wydawnictwo wydrukuje tą książkę, że tą książkę da nam bezpośrednio w postaci tekstu w sklepie bądź w księgarni. Natomiast normalnie ten tekst jest szeroko dostępny. Możemy sobie kliknąć w jeden prosty link i zobaczyć ten tekst na ekranie. Możemy go sobie ściągnąć w formie PDF, możemy go sobie ściągnąć w jakimkolwiek innym formacie, przeczytać na e-booku, przeczytać na ekranie własnego laptopa, komputera, wydrukować, jeżeli mamy taką ochotę. Natomiast wydrukować na swój własny koszt, a nie koniecznie płacić za nakład, który narzuca nam wydawca. Jak ta domena publiczna wpisuje się w dzisiejszy slam poetycki? Wpisuje się w bardzo prosty sposób, ponieważ każdy, kto jest slamerem, każdy, kto jest poetą w jakimś sensie, przeczytał w swoim życiu określoną ilość tekstów. W momencie, w którym przeczytaliśmy określoną ilość tekstów, te teksty nas kształtują jako poety, kształtują nasz wizerunek jako poety i kształtują też nasz sposób postrzegania poezji. W związku z tym, jeżeli ja przeczytam, powiedzmy, Witkacego, naturalnym będzie to, że gdzieś w moich tekstach Witkacy się pojawi. I my chcieliśmy pokazać przez ten slam inspirowany domeną publiczną, że tak naprawdę można zrobić coś fajnego z tekstami, które są bardzo stare, bo to są teksty sprzed 70 lat, bo 70 lat temu umarli autorzy tych tekstów, że one są naprawdę wartościowe i można z nimi zrobić coś ciekawego. I myślę, że dzisiejszy slam udowodnił to, że naprawdę można zrobić z nimi coś ciekawego, coś, co inspiruje publiczność, coś, co powoduje, że publiczność gwiżdże, jak i to, że publiczność się cieszy tymi tekstami. Nie, zobacz, jak wyglądam schludnie, jak krwię, a ty w sobie nie masz rumianości. Zapadłe policzki, oj, skóra i kości, to przez lot te? Słuchaj, daj sobie z niej spokój. Jak oceniacie dzisiejszy slam? Zdecydowanie ponad przeciętnie. Jest lepiej niż ostatnio było, ale oceny nie są adekwatne do tego, w jakim stylem i w jakiej jakości były teksty. A komu kibicujecie w takim razie? No komu kibicujemy? Chyba nikomu. Temu panu, jak to nie, temu panu od remiksu malinowego chruśniaka Leśmiana. To było bardzo dobre. To było dobre i... Ale ogólnie nie mam jakichś typów jednego, który mógłby wygrać dla mnie. Teraz jest poziom w miarę wyrównany i każdy na tyle dobry, ale nie ma najlepszego. Nie wiem, jeszcze pan od alegorii na temat praw autorskich i przekazu. Jak on miał na imię? Jacek.
mózgiem jestem formalnowym, mózgiem jestem formalnowym, mózgiem jestem formalnowym, od kwiatki świętego układu nerwowego, od kwiatki świętego układu nerwowego. Kiedy dotykam dna słoika, to się odbijam i wypływam i znów dotykam dna słoika. Nazywam się Anna Maria Żurek, reprezentuję inicjatywę Nowa Mina Kultury i od marca 2011 współpracujemy właśnie z magazynem kultury i organizujemy tutaj w Krakowie cykliczny slam poetycki raz w miesiącu. Ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest slam, jak można wytłumaczyć komuś, kto zupełnie nie ma pojęcia? Slam poetycki to jest taka w sumie już nie najnowsza forma na świecie. W Polsce ma 10 lat, ale nie jest jeszcze może tak bardzo rozpoznany, bo jest to niszowa forma właśnie takiej kawiarniano-pubowej rozrywki i polega na rywalizacji słownej. Jest to po prostu konkurs poetycki, to może za dużo powiedziane, bo to nie chodzi tak naprawdę o poezję. Chodzi o występ sceniczny, chodzi o występ słowny, chodzi o występ performerski. Taki zgłoszony do występu człowiek ma 3 minuty na scenie i ocenia go publiczność. I z tych wszystkich zgłoszonych osób wybiera się zwycięzcę i ta jedna osoba zgarnia wszystko, co tego dnia wpadło do bramki, czyli cały wstęp z danego dnia. Dzisiaj na przykład było to 500 zł, więc jest to całkiem przyzwoita wygrana. Tak więc warto, nie tylko dla kasy oczywiście, bo tutaj w Krakowie mamy już swoje, można powiedzieć, gwiazdy. Są osoby, które od tych paru miesięcy pojawiają się na scenie, widać, że publiczność już ich oczekuje, oklaskuje najbardziej. No, bo właśnie, slam to jest aplauz albo gwizdy i tutaj nikt grzecznie nie słucha tych występów jak na wieczorze poezji, tylko można żywo reagować w trakcie występu, tak więc można komentować te teksty, które padają ze sceny, można przerywać slamerom, można gwizdać, można bić brawo, można wszystko. To ścierają się bardzo różne osobowości, a jakby scharakteryzować takiego wyjątkowego slamowicza, co potrzebujesz, żeby wygrać ten taki wieczór, taki jak dzisiaj? Tak naprawdę nie ma reguły, bo czasami wygrywa poezja taka, znaczy występ liryczny, który no jakąś tam ładunek emocjonalny przedstawia. Czasami tutaj ten, kto najbardziej rozśmieszy, wygrywa, innym razem ktoś, kto najbardziej zbulwersuje i nie ma reguły. Na pewno trzeba ściągnąć wzrok, na pewno nie można mieć tremy, bo jak ktoś ma tremę i jest zdenerwowany, to od razu to widać i publiczność wręcz zżera taką osobę. Czasami, tak jak dzisiaj, wygrał taki, można powiedzieć, najspokojniejszy slamer, który nie próbował szokować, nie próbował nikogo zakrzyczeć, przekrzyczeć, na tej scenie nie robił żadnych specjalnych rzeczy, a tak naprawdę jego występ miał po pierwsze ciekawą treść, po drugie jakby ten cichy głos potrafił tak naprawdę zdobyć zainteresowanie, więc no nie ma reguły. Raz wygrywa komik, raz wygrywa hip-hopowiec, raz wygrywa prawdziwy liryczny poeta. Właściwie kto może wziąć udział w takim slamie? Jak może się zgłosić do tej inicjatywy? Slamie może wziąć udział każdy i tak naprawdę nigdy nie wiadomo ilu będzie występujących, bo zgłoszenia zbieramy na początku. 15-20 minut przed rozpoczęciem tworzy się lista i tak jak dzisiaj było to 16 osób, czasami jest 8, czasami jest 10. To jest tak samo losowe jak wszystko na slamie. Kolejność występujących, kto się zgłosi i kto wygrywa, to zależy od wieczoru. A jak dzisiaj spisała się publiczność? Publiczność krakowska jest bardzo żywa i to jest naprawdę świetne. Tutaj jakby ludzie już wiedzą, co trzeba robić na slamie. Nie boją się wygwizdać, nie boją się bić brawo, nie boją się wybuchać śmiechem. No, naprawdę widać bardzo dużą interakcję między publicznością a występującym, więc no, to jest taki slam, jak powinien być. Nie trzeba niczego najwięcej oczekiwać. Oprócz tego, że no może coraz ciekawszych postaci na scenie. Kiedy jest następny slam? Czy wiadomo już? Slamu daty jeszcze nie mamy, ale trzeba śledzić Facebooka Magazynu Kultury albo Facebooka Nowa Mina Kultury, bo tam podajemy daty. Na pewno będzie to data weekendowa w drugiej połowie lutego. A dla ciebie co znaczy być slamerem? Co znaczy być slamerem? Jeszcze nie zadawałem sobie takiego pytania, bo się w ogóle nie czuję slamerem. To jest dla mnie raczej taka incydentalna sytuacja. Bo byłem ciekaw, jak zareagują ludzie. Ale mój wiersz jest zaangażowany społecznie, politycznie. I to też była taka chęć, żeby przekazać ludziom pewną ideę, pewne informacje. Bo to był wiersz o Ulrike Meinhof, przywódczyni, współzałożycielce frakcji Armii Czerwonej. Tym się interesuje, to jest dla mnie jakoś pociągające, inspirujące. Chciałem właśnie, żeby ludzie dowiedzieli się o tej postaci, coś przeżyli w związku z nią, słuchając tego wiersza, zainteresowali się może tym tematem. Zwycięzcą jest Daniel. Daniel otrzymuje nagrodę. Dzisiaj zebraliśmy dzięki Wam, że zrobiliście z nami 500 złotych, a plus tych 500 złotych jeszcze bon na barze w Koranku na 100 złotych, czyli w sumie 600 dla naszego slamera. Wielkie gratulacje. Jak się podobał dzisiejszy slam? Dzisiejszy slam był bardzo dobry, aczkolwiek było zbyt wielu uczestników i przez to poziom troszkę
na początku, przynajmniej w pierwszej rundzie, był taki, no, zbyt wydłużony, o. Czekało się na tych naprawdę slamerów, za dużo poetów. A czy podobał wam się dzisiejszy zwycięzca, czy może widzielibyście kogoś innego na tej pozycji? No zdecydowanie Radek Jakubiak w półfinale, no, pozamiatał, no niestety pozostała część publiczności zagłosowała na późniejszego zwycięzcę. Nazywasz się Daniel Filipek. Wygrałeś dzisiejszy slam. Jakie to uczucie wygrać taki wyjątkowy wieczór? Jest to uczucie niepowtarzalne. Właśnie wygrać slam, ponieważ nie jest to zwyczajny autorski wieczorek przy świecach i w fortepianie. I z drugiej strony, no jest jakiś harminder, ale nie jest to też techniawa. Nie jest to też jakaś tam synteza, tego nie szukam. Ale lubię to, że można poezję teraz współcześnie jakoś sobie... Nawet przy piwku posłuchać, pośmiać się, bo wiadomo, że też bardzo jakichś super ambitnych i tak dalej przemyśleń nie dałoby się strawić. Też trochę nie do przełożenia. Właśnie kontakt z publicznością na żywo, żywioł, to co najbardziej do mnie trafia. Nie tylko poprzez poezję. Co to dla ciebie znaczy bycie slamerem? To, że improwizacja jest moim życiem, a no i żyję improwizując. Nawet pomimo tego, że czytałem większość tekstów z kartki. Piszę też na rympał i to, że czytam z kartki, to te teksty też powstawały na rympał. Nie do końca je czytam tak, jak one są. Tam te literki się same przestawiają, po prostu słowa. Zależy od publiczności. Już po całym slamie, jakie to było uczucie, zajść tak daleko? Powiem panu inaczej, bo zachodzi daleko wszystko jednocześnie tutaj, kiedy ludzie się spotykają, kiedy mamy dialog. Biada tym czasom, które nastaną, kiedy nie będzie dialogu. I dobrze, że tutaj są ludzie, którzy mówią, którzy chcą się ze sobą komunikować, którzy nadal potrzebują tego, aby ścierały się pewne idee tkwiące w tym świecie. A jak wiadomo, dla każdego one są inne. Dlatego tego typu spotkania, moim zdaniem, działają w pewien sposób na rzecz humanizmu. Czy uważa pan się za slamera? W żadnym wypadku nie. W takim razie, skąd pomysł na wziąć udział dzisiaj w slamie? Ponieważ ci, którzy brali udział w slamie, nie płacili wstępu. Szkoda mi było 5 złotych.